Podziel wielomian w od x przez dwumian u od x. Sprawdź, czy wynik jest poprawny. Podzielimy wielomian w od x przez dwumian u od x metodą pisemną, czyli zapiszmy. X do czwartej plus 4x do potęgi trzeciej minus 3x plus 2. Dzielimy przez wyrażenie x minus 2. Dzielenie wielomianu podzielimy na trzy etapy. W pierwszym etapie z pierwszego nawiasu pierwsze wyrażenie, czyli pierwszy jednomian, będziemy dzielić przez pierwszy jednomian z drugiego nawiasu. Ustalmy najpierw znak. Liczbę dodatnią dzielimy przez liczbę dodatnią, czyli u góry zapiszemy znak plus. Teraz mamy x do potęgi czwartej, dzielimy przez x do potęgi pierwszej, czyli dostaniemy z plusem x do potęgi trzeciej. W drugim etapie każde z wyrażeń z drugiego nawiasu będziemy mnożyć przez wyrażenie x do trzeciej, przy czym wynik będziemy zapisywać ze znakiem przeciwnym. Czyli najpierw mamy x do trzeciej razy x. Ustalmy znak. Tu jest znak dodatni, tu jest znak dodatni, ale spisujemy, czyli mamy plus razy plus daje plus, natomiast spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli będzie znak minus. I teraz mamy x do trzeciej razy x do pierwszej, daje nam x do potęgi czwartej. Teraz to wyrażenie u góry mnożymy przez drugi element z nawiasu. Ustalmy najpierw znak. Mamy plus razy minus daje minus, ale spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli będzie znak plus. I jest x do trzeciej razy 2, to nam daje 2x do potęgi trzeciej. W trzecim etapie redukujemy wyrazy podobne, czyli podkreślmy i po kolei dodajemy. X do czwartej minus x do czwartej daje 0. 4x do potęgi trzeciej plus 2x do potęgi trzeciej daje nam 6x do potęgi trzeciej. I kolejne dwa wyrażenia, nie mając czym się wyredukować, więc je po prostu spisujemy. I całą procedurę powtarzamy. Czyli znowu wybieramy pierwszy element, będziemy go dzielić przez pierwszy element z nawiasu. Ustalmy najpierw znak, liczba dodatnia dzielona przez liczbę dodatnią daje nam plus. I 6x do trzeciej dzielone na x to będzie 6x do potęgi drugiej. Pierwszy etap za nami, przechodzimy do drugiego etapu, czyli znowu mnożymy to wyrażenie przez pierwszą liczbę, a następnie przez drugą liczbę. Ustalamy znak. Plus razy plus daje plus, ale spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli będzie minus. I 6x do kwadratu razy x to jest 6x do potęgi trzeciej. Teraz ustalamy znak. Plus razy minus daje minus, ale spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli będzie plus. I 6 razy 2 to jest 12x kwadrat. Drugi etap za nami. Przechodzimy do trzeciego etapu, czyli redukujemy wyrazy podobne. Z 6x do trzeciej minus 6x do trzeciej daje 0. Natomiast uwaga, tutaj nie możemy wyredukować tych wyrażeń, bo to nie są te same wyrażenia. Tutaj mamy x do potęgi drugiej, a tu są x. Więc skoro nie mamy z czym wyredukować, to po prostu spisujemy od najwyższej potęgi. Czyli w najwyższej potędze mamy plus 12x do kwadratu, następnie mamy minus 3x i na końcu plus 2. Kolejny raz procedurę powtarzamy. Pierwszy element dzielimy przez pierwszy element, ustalamy znak, liczba dodatnia dzielona przez liczbę dodatnią daje nam liczbę dodatnią i 12x do potęgi drugiej dzielone na x to będzie 12x do potęgi pierwszej. W drugim etapie mnożymy i spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli plus razy plus daje plus, ale spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli będzie minus. 12x razy x to jest 12x kwadrat. I plus razy minus daje minus, ze znakiem przeciwnym spisujemy, czyli będzie plus. 12x razy 2 to jest 24x. I przechodzimy do trzeciego etapu, czyli redukcja wyrazów podobnych. Tu nam się wyzeruje. Teraz już możemy te liczby ze sobą dodać, czyli mamy minus 3x plus 24x.
To nam daje 21x. I dwójkę spisujemy. I powtórzmy procedurę jeszcze raz. Czyli pierwszy element dzielimy przez pierwszy element. Ustalamy znak. Liczba dodatnia dzielona przez liczbę dodatnią daje plus. I mamy 21x przez x. To nam daje 21. W drugim etapie mnożymy. Ustalmy znak. Plus razy plus daje plus, ale spisujemy ze znakiem przeciwnym, czyli będzie tutaj minus. 21 razy x to jest 21x. I plus razy minus daje minus, ale spisujemy ze znakiem przeciwnym, więc będzie plus. I 21 razy 2 to nam daje 42. Redukujemy wyrazy podobne. Tutaj nam się wyredukuje, wyzeruje i mamy 2 plus 42. Daje nam to 44. Dzielenie kończymy w tym momencie, kiedy stopień otrzymanego wielomianu jest niższy od stopnia wielomianu, przez który dzieliliśmy. Tutaj stopień wynosi 0, tutaj mamy stopień równy 1. W drugiej części zadania sprawdzimy, czy poprawnie wykonaliśmy to dzielenie. Teraz zauważmy, że dzieląc wielomian w od x przez ten dwumian u od x, otrzymaliśmy taki wielomian, który znajduje się u góry i resztę dzielenia 44. Co to oznacza? Że ten wielomian w od x możemy inaczej zapisać jako ten wielomian, który jest wynikiem dzielenia, czyli x do potęgi trzeciej plus 6x do potęgi drugiej plus 12x plus 21 razy ten wielomian, przez który dzieliliśmy, czyli x minus 2. No i dodajemy jeszcze na końcu tą resztę z dzielenia, czyli plus 44. Sprawdźmy, czy po wykonaniu takiego działania z powrotem otrzymamy nasz wielomian w od x. Tu, aby opuścić nawiasy, mnożymy każdy element przez każdy, czyli po kolei. Pierwszy element przez pierwszy element daje nam x do potęgi czwartej. Pierwszy element przez drugi element mamy minus 2x do trzeciej. Drugi jednomian razy pierwszy jednomian daje nam plus 6x do potęgi trzeciej. I drugi razy drugi daje nam minus 12x kwadrat. Dalej, trzeci element razy pierwszy daje nam plus 12x do drugiej. I trzeci razy drugi to będzie minus 24x. I na końcu czwarty razy pierwszy to będzie plus 21x. I czwarty razy drugi to będzie minus 42. I na końcu mamy jeszcze naszą resztę, czyli będzie plus 44. Teraz wystarczy już tylko wyredukować wyrazy podobne. W najwyższej potędze mieliśmy x do potęgi czwartej. Następnie było x do potęgi trzeciej. Łącznie mamy plus 4x do trzeciej. Dalej x do potęgi drugiej, które nam się wyredukowały. I x w potędze pierwszej razem dają nam minus 3x. I na końcu mamy minus 42 plus 44, co nam daje plus 2. I sprawdzamy, czy otrzymaliśmy z powrotem wielomian w od x. Są to te same wielomiany, czyli wykonaliśmy poprawnie dzielenie.